Zapraszam na film Dom w Lipiennikach, budowa systemem Siema, witam gospodarczym. w kolejnym dniu. Dzisiaj zostało nam tylko dokręcić chyba trzy deseczki, jeszcze zostały przy czpieniach. No i bierzemy się za spinanie szalunków szpilkami gwintowanymi. Teraz zobaczymy, jak to z tej strony wygląda. Ile tata jeszcze zdążył podgonić wczoraj, bo ja byłem już w pracy. Tak, tam jest jedna, tutaj druga. Fajnie. Beton już jest wstępnie zamówiony na czwartek. Tak więc zostało dwie dnióweczki, dwa do południa. Mam drugie zmiany. No i będzie zalane. Myślę, że będzie zapomniane. W planie mam tak, przewiercić sobie szpilki tutaj w czpieniach dołem i pewnie co jakieś pół metra będę dawał szpilki górą. Jedna na zaraz nad bloczkiem, a druga pod zbrojeniem, żeby to spiało jeszcze górę, żeby nie dawać poprzeczek u góry, bo będzie łatwiej pozacierać później, po prostu wieniec. Aha, no i tu jeszcze zostało połapać do kupy laty, ale to wszystko jest do ogarnięcia. Myślę, że się uda dzisiaj to zrobić, ewentualnie resztę jutro. No i dobra, to działamy. Okej. Mamy szpileczki, mniej więcej sobie łapę, gdzie się kończy ostatnie jarzemko. 38, 39 niech będzie. To wiercimy na 40 cm. Na razie tym krótszym wiertłem, bo jest po prostu ostrzejsze. Chociaż chyba jednak nie do chyba, końca. Że tym długim będzie lepiej brało drewno. Dobra. No stanowczo. Dużo lżej idzie tym. Tak więc wracamy. Zostajemy przy tym. Dobra. Szpileczka. Dobra. Mamy nakręconą nakrętkę. Teraz wkładamy rurkę. Ciekawe, czy mi się uda włożyć. Powinno się udać. Dobra, jest. No i ładnie. I to zostanie tylko skręcić do kupy. Dobra. To wracam do was, jak mam, jak powiercę wszystkie otwory. Część szpilek już osadzona, jeszcze mi zostało parę. Tak to mniej więcej robię. Znaczę sobie środek. No i jedziemy do pionu. 20 cm w dół. Znaczy ma wystawać szpilka. Góra, dół, się ładnie zagęszcza. Siadło nic jeszcze, 2 cm. Dobra, i mniej więcej poziomicą do pionu, mniej więcej jest w tą stronę, jak się trzyma. Dobra, mniej więcej jest i następna. Mam poznaczone punkty, środek słupów,
tych niby czpieni, środek i po szpileczkę. I tak dokończymy. Zaczyna powoli kropić, tak więc idealnie, prawie, bo tutaj jeszcze trochę świeże jest. Tamtej, to na końcu było robione. Dobra. Okej. Dobra. No i co? I dokończę to i wracam jak kończę wszystkie szpileczki. Minęły już 2,5 godziny od zalania i już w sumie wydaje mi się, że można śmiało zacierać. Już się delikatne ryski pojawiają nad uzbrojeniem, tak więc chyba najwyższa pora. Gdzieś miejscami troszeczkę trzeba jeszcze dołożyć. Co to? 12 godzina pewnie, tak jest. Budzik do pracy. Ale dzisiaj do pracy nie idę. Budzik, znaczy się informacja, żebym się nie spóźnił na drugą zmianę. Dzisiaj mam wolne, po krwi. Wczoraj byłem oddać krew. No i tym sposobem mam wolne i mogę sobie śmiało, na spokojnie dokończyć temat. Troszeczkę się jeszcze ciągnie, ale nie ma tragedii. Nawet w sumie nie wiem, czy to już czasem nie jest za późno na zacieranie. Ale nie wiem, nie znam się. Robię tak, jak umiem, tak, jak uważam. Pomału. Jak na razie własnymi siłami. Znaczy się przy zalewaniu oczywiście pomagał mi tata. No bo ciężko by było samemu tutaj latać. Pewnie by mi zabrakło czasu, żeby to wszystko ogarnąć tak, jak się należy. No i tak trzeba będzie zacierać do końca. Jedna krótka ściana jest gotowa. Tutaj oczywiście idzie szczyt, no to ściana szczytowa, tak więc tu nie ma takiej, nie ma co się tak bardzo przejmować tym. Ale już na tej dłuższej będzie szła izolacja przeciwwilgociowa pod więźbę, pod murłatę. Tak więc tutaj wypadałoby, żeby to wyglądało w miarę równo, nic nie wystawało, żadne chrupki. No. Więc tutaj się trzeba będzie przyłożyć. Dobra, to ja lecę zmienić baterię w kamerce, ustawię pewnie jakiegoś timelapsa. No i do potem. Yeah.
Ok, mamy to. Wieniec zalany, zatarty. Tak to wygląda. Może nie najlepiej, ale przynajmniej zrobione samemu, bez firmy podwykonawczej żadnej. Tak więc ja jestem zadowolony, a to chyba jest najważniejsze. Jest w miarę równo. Szpileczki wystają 20 cm do góry. Długość 55 cm według projektu. Zatapiane w czpieniach. Czpienie co 126 cm bodajże, z tego co pamiętam. Łącznie poszło na cały wieniec dookoła 2,6 metra betonu. Zamówiłem 3 metry. No i co? I zostało tylko tyle co w koszu. Troszeczkę tam. No i troszeczkę tutaj wyrzucił z rury. Tak więc bardzo dobrze wyliczone. Nic się nie pomyliłem. Nie trzeba było machać wiaderkami do góry, wciągać nic z kosza. To co było w pompie, można wypompować. Z naddatku, który był zalany, było zebrane jedno wiaderko. No i troszeczkę spadło, wiadomo, przy ściąganiu. No i co? I z tego wiaderka jeszcze połowa poszła do załatania dziurek jakichś, tam gdzie kamienie podchodziły przy zacieraniu. I co? I tyle. Na temat kosztów myślę, że zrobię jakiś materiał osobny. Pewnie zacznę od początku, czyli stan zero. No i dalej surowy, otwarty, bez dachu i pewnie jeszcze dach osobno podliczymy, jak już będzie gotowy. Tak więc dzięki bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania, bo to jednak motywuje. No i co? I do następnego. Hej.